Siemka, z tej strony Monika z kanału Flama i Ziger. Słuchajcie, zjawiam się dzisiaj z nowością na moim kanale, a mianowicie będzie to film Denko, czyli dla tych z Was może, którzy nie oglądają youtuberek beauty, wytłumaczę, o co chodzi. Mówię o produktach, które zużyłam. Jak wiecie, jeśli chodzi o kosmetyki, no przy krótkim stosowaniu ciężko powiedzieć coś więcej, czy jesteście zadowolone. Czasami na efekt trzeba poczekać troszkę dłużej, także ja tutaj opowiem Wam co i jak, jeśli chodzi o te produkty, które już skończyłam. No i powiem Wam, że nie było to łatwe, bo no, każdy ma taki odruch, że jak opakowanie jest puste, to po prostu je wyrzuca. A tutaj trzeba było gromadzić i znaleźć na to miejsce, to po pierwsze, a po drugie, no zwalczyć sobie ten odruch i nie zapominać, żeby zostawić ten produkt do omówienia. No więc co, zaczynamy. Ja tutaj sobie przygotowałam i może na początek zajmiemy się czymś do włosów, czyli takim produktem, który zużywam w dużej mierze, co pewno jest błędem. Już mówię, o co chodzi, tylko sobie sięgnę. Bliżej te produkty. Tak. Mowa tutaj o, słuchajcie, suchych szamponach. Nie jest to pewno zdrowe dla naszej skóry głowy, dla naszych włosów, ale rozmawiałam kiedyś z... Kurczę, jak się nazywała ta dziewczyna? Nie pamiętam, słuchajcie, nie powiem Wam, tutaj gdzieś zobaczycie. Z mistrzowskich cięć i mówiła, że jeśli chodzi o szampony właśnie marki Batiste, mają całkiem dobry skład. Więc tak, ja stosuję w dużej mierze szampony tej firmy. Tutaj akurat mam szampon zapach Noti. Całkiem fajny. Lubię bardzo te szampony. Co prawda zostawiają troszkę, wiecie, takiego białego jakby nalotu. Trzeba sobie to umieć rozprowadzić. Jeśli natomiast macie ciemniejsze włosy jak ja, to możecie tutaj użyć takiego szamponu dedykowanego właśnie do ciemnych włosów. I wtedy już nie widać tego białego takiego, wiecie, jakby to powiedzieć, no nalotu, no nie wiem, białej takiej warstwy na włosach. Więc gorąco Wam polecam. Jeśli chodzi o mój ulubiony zapach, to jest taki w panterkę, tutaj gdzieś Wam wkleję. Tych zapachów jest mnóstwo do wyboru, także każdy znajdzie coś dla siebie. Ja już zaopatrzyłam się w kolejny Coconut and Exotic Tropical. Zobaczcie, oczywiście flaming musi być. Bardzo fajnie pachnie, bardzo egzotycznie, także ja już sobie zrobiłam zapas. Aha, jeszcze Wam pokażę takie malutkie. Czekajcie. Czy ja go gdzieś tu odłożyłam? Nie, więc tu powinien być. Tak, mam jeszcze dwa takie malutkie, również z flamingiem, zobaczcie, Time Out, widzicie? Jeszcze ich nie stosowałam, trzymam je specjalnie na jakiś wyjazd, na podróż. Także tak, nawet w podróży muszę mieć, bo jeśli chodzi o suchy szampon, to używam go co drugi dzień. Jeśli mowa o mojej łuszczycy, powinnam te włosy myć jak najrzadziej, najlepiej raz w tygodniu, co u mnie jest niemożliwością, ponieważ one drugiego dnia już są tłuste, więc ja się ratuję właśnie tymi suchymi szamponami. Kolejny suchy szampon, po który sięgnęłam, jest to szampon również z flamingami, marki Collab. No pachnie super, jakby tutaj zapach figi czuję, także jeśli ktoś lubi takie słodkie zapachy, to gorąco Wam polecam. Ja go kupiłam w Hebe i na pewno zapatrzę się w kolejny, ponieważ później przez cały dzień ten zapach się utrzymuje i fajne odczucie w ciągu dnia, takiej świeżości. Także dodatkowy efekt. Polecam Wam szampony, suche szampony. Ratują w kryzysowych sytuacjach, gdzie nie macie jak umyć włosów, nie macie na to czasu, więc jest to takie, wiecie, rozwiązanie awaryjne. Dobra, lecimy dalej. Może tak, żele pod prysznic, ziaja, zimowy żel pod prysznic, piernik, imbir i cynamon. I słuchajcie, no to pachnie obłędnie. Ja to dostałam od Beci. Becia, pozdrawiam Cię gorąco. Mam jeszcze balsam i peeling cukrowy, które też są fajne. Jest to ta sama seria zapachowa i ja tu czuję wyraźnie pomarańcz, który nie jest wymieniony jako główny zapach. A ja od jakiegoś czasu mam straszną fazę na pomarańcze. Właściwie odkąd byliśmy na wycieczce w Atenach i te pomarańcze kwitły, po prostu ten zapach jest obłędny i ja teraz
oprócz tego, że kupuję wszystko, co kokosowe, to dodatkowo jeszcze wszystko o zapachu pomarańczowym. Także polecam Wam gorąco ten żel pod prysznic, tą całą serię. Mam nadzieję, że za rok też będzie i będę mogła się w to zaopatrzyć, bo naprawdę super wprowadza w klimat świąteczny i taki zimowy. Okej, lecimy dalej. Jak jesteśmy przy żelach pod prysznic, kolejna moja miłość z Avonu, Aloha Monoi. I tu jest kokos i jakiś kwiat czegoś, zaraz zobaczymy. Nie napisali, smutek życia. Nie napisali, ale mam też z tego płyn do kąpieli, balsam i coś jeszcze, już nie pamiętam. No super, pachnie po prostu obłędnie. Także gorąco Wam polecam. Dalej, żele marki Balea, słuchajcie, można je kupić w DM-ie. Znaczy nie tylko, już że tak powiem, jeśli chodzi o obecne czasy, to można kupić spokojnie na Allegro czy jakichś drogeriach internetowych niemieckich chociażby. I ja tutaj mam zapach biała czekolada i nie jest to mój zapach ewidentnie. Tak, bo pachnie identycznie jak biała czekolada i wiecie co? Myjecie się tym i potem chcecie zjeść coś słodkiego. Także nie, pod tym kątem to jest dla mnie za dużo. Kolejny zapach, jaki mam, który ukończyłam, to Copacabana. I on pachnie słodko. Słodko, tak owocowo. I powiem Wam, że doszłam do wniosku, że jeśli chodzi o zapachy, to ja jednak wolę zapachy stricte kwiatowe. Tak, najbardziej mi odpowiadają. Żadnych takich słodkich, poza kokosem, tak, orzechami, no to nie. Także tak, każdy ma jakieś swoje ulubione zapachy, dajcie znać, jakie Wy lubicie, albo jakie żele może mi polecacie. Jeśli chodzi o te z marki Balea, na Allegro one możecie wyhaczyć już za 4, za 5 zł i one są bardzo zbliżone do produktów tych Rossmanowskich i Sany. Tam też wiem, że szata graficzna jest dosyć zbliżona i cenowo tak mi się to kojarzy, także podejrzewam, że to jest podobny klimat. No i co, jeśli chodzi o żele pod prysznic, to wszystko. Lecimy dalej. Eveline Cosmetics, profesjonalny płyn micelarny 650 ml, a plus 150 ml gratis, czy coś tam takiego. Oczywiście tutaj jest bez pocierania, bez spłukiwania pozostałości. Słuchajcie, no, ja jednak mimo wszystko nie ryzykuję i zawsze płyn micelarny zmywam. Nie chcę, żeby ten filtr mi tutaj, wiecie, zostawał na twarzy. To jednak jest jakiś tam środek chemiczny i mimo wszystko ja to zmywam, zwłaszcza, że no, jak wiecie, tutaj ja mam tendencję do zapychania tych porów, także im mniej sztucznych rzeczy, tym lepiej. I tutaj akurat miałam wersję czarna i zielona herbata, ale już zapatrzyłam się w kolejny, zobaczcie, który też już troszkę zużyłam i tutaj mam akurat wersję matującą, bambus, zielona herbata ogórek do skóry mieszanej z tendencją do niedoskonałości. I powiem Wam, że one są spoko, dają radę, zmywają ideolo makijaż, także i z tuszem wodoodpornym też sobie to poradzi. Także polecam Wam gorąco. Eveline oczywiście ma wszystko 3 w jednym, 6 w jednym. Wiecie jaki jest, ale spoko, mogę Wam go polecić. Tani, dużo i dobry. Tak jest. Dobra. Ok. Może teraz coś z pielęgnacji, albo nie. Jeszcze widzę, mam jeden płyn micelarny, który zużyłam. Słuchajcie. Garniera, mała pojemność 100 ml, taki właśnie podróżny format, idealny na jakieś wyjazdy. O, tutaj też jest 3 w 1, także garnier widzę podąża za Eveline. I powiem Wam, że też dał radę i fajna pojemność, faktycznie można wrzucić do kosmetyczki, także spoko. Naprawdę, ja nie mam jakichś mega dużych wymagań, jeśli chodzi o płyny micelarne. Może jeśli chodzi o ten garnier, jak się dostał trochę do oczu, to szczypało, ale dla mnie to jest do przeżycia, po prostu muszę bardziej uważać. Ale wolę jednak ten Eveline niż garniera. Dobra. Dalej, mam tutaj dwa produkty z serii Hada Labo. Jak wiecie, to jest moja miłość. Skończył mi się i już go wyhaczyłam. Widziałam, że jest właśnie między innymi w sklepie Japan Store, także kosztuje chyba 70 kilka złotych, także dosyć sporo. No ale co zrobisz? Co zrobisz? Płacz nie płacz, trzeba się zaopatrzyć. On
właściwie jest takim serum, który wygładza, rozjaśnia. O, rozjaśnia nam cerę, pozbywamy się wszelkich przebarwień po niedoskonałościach, czy też posłonecznych. No i jest ten produkt super. On mi tak wygładza twarz, tak nawilża, no to jest moja miłość, więc ja muszę to kupić. Wiem też, że można kupić taką wersję, wiecie, do napełniania, czyli w takiej saszetce. Pojemność jest taka sama, ale jest tańsza o 10 zł, także mogłabym powiedzieć, że mniej plastiku, ale to też jest w formie plastiku, więc jeden pierun, więc może po co faktycznie przepłacać? Zawsze to 10 zł zaoszczędzone, te 10 zł na przesyłkę albo dobiorę sobie jakiś kolejny produkt. Tutaj mam produkt również serum bestseller w Japonii marki Hada Labo. To już możecie dostać spokojnie w Rossmanie, tam za 40 chyba kilka złotych, także nie jest źle. Czy on mi się sprawdził? Był spoko, ale nie robił takiego wow jak tamten premium. No i że tak powiem, wtedy jeszcze nie byłam taka zafascynowana, nastawiona mega na pielęgnację twarzy, także no nie stosowałam go systematycznie. Przyznaję się bez bicia i go tu jeszcze trochę zostało, ale ja już go mam na tyle długo, że ono już data ważności się skończyła, więc stanowczo muszę się tego pozbyć. Ale myślę, że też dałby radę. Mimo wszystko ja zaopatrzę się w ten. Widziałam też, że jest tonik z tego, krem, także mocno się zastanawiam, czy by się też i w to nie zaopatrzyć, w całą serię, wiecie, pielęgnacyjną. Ok, lecimy dalej. Produkt marki Beauty Marrakesh, hydrolat lawenda, 100% naturalny, cera delikatna, wrażliwa, problematyczna. Ja ten produkt akurat kupiłam w Leclerc'u, czy Leclerc, jak tam wiecie, co się powinno wymawiać. Poleciła mi go Małgosia. Małgosiu, pozdrawiam gorąco. Aha, jeszcze właśnie chciałam Wam powiedzieć, też muszę pozdrowić Małgosię, jak już tak pozdrawiam. Znaczy Małgosię, Madzie. Ponieważ te żele marki Balea dostałam od Madzi. Także Madziu, dziękuję bardzo. Wracając do tematu, jeśli chodzi o te mgiełki tonizujące, te hydrolaty, jest to super opcja i to jest moment. Mój ulubiony moment pielęgnacji, kiedy ja tą twarz, wiecie, spryskuję tą mgiełką, jest takie, wiecie, orzeźwienie, nawilżenie, jak ta cera jest czasami spięta, taka, wiecie, po umyciu, to jest dla mnie taka ulga i czuję, jak mi to koi twarz. Wcześniej miałam hydrolat różany, ale on był dedykowany do innej cery. Jednak ten tutaj do problematycznej bardziej mi się sprawdzał i zapach lawendy bardziej mi odpowiadał, no ale niestety skończył się. I powiem Wam, że ja już zaopatrzyłam się w kolejny produkt tej marki Beauty Marrakesh, hydrolat pomarańcza. Jak Wam wspomniałam, mam teraz fazę na zapach pomarańczy. Ten jest dedykowany do cery mieszanej, tłustej i wrażliwej, więc ja mam tłustą w strefie T, jak najbardziej spoko, z kwiatu pomarańczy i też pachnie superowo. Też pachnie tak pięknie. Także polecam Wam gorąco. To nie jest drogie, tam jest 10-15 zł. Myślę, że na necie też możecie wyhaczyć taniej z jakimiś promocjami. Także śmiało się pod tym podpisuję. Tak jest. I co teraz? Co teraz? Lecimy dalej. Dezodorant marki Nivea. Generalnie to są antyperspiranty, które ja stosuję z tej marki. Niestety tu mi się zepsuł psikacz, ale mimo wszystko dalej je stosuję. W sensie kupiłam już kolejny, a tego chyba już nie naprawię. W sensie nie wiem, co się z nim zadziało. Ale są spoko. Dajcie znać, co Wy preferujecie. Ja wolę zdecydowanie antyperspiranty w sprayu, w kulce, jednak nie. Potem trzeba czekać, aż to wyschnie. Nie, nie, nie. Konsystencja mi zdecydowanie nie odpowiada. Okej. Przejdźmy może teraz do kolorówki. I tak, mam tutaj dwa pudry. Jeden taki oto Blue Nature. Jest to puder transparentny, ryżowy ze srebrem koloidalnym z marki Betwear. I powiem Wam, że ja już się zapatrzyłam w kolejny. Wiecie, on na początku troszkę bieli tą twarz, ale potem się scala z cerą i wygląda spoko. No i dodatkowo to srebro koloidalne powoduje, że no działa antybakteryjnie, także jeśli chodzi o moje właśnie niedoskonałości,
Pod tym kątem właśnie zdecydowałam się na ten produkt. No i spoko, daję radę, jak najbardziej matuje, z racji tego, że jest ryżowy, także gorąco Wam polecam. Nie wiem, czy na internecie to jakoś tam dostaniecie. Może przez konsultanta Betwer. Jest to firma, która zajmuje się właściwie oprócz tego, że naturalnymi takimi produktami do twarzy, to mają też różne gadżety do domu. Także gorąco Wam polecam. Jeśli chcielibyście, możecie zamówić u mnie. Tak jest. Dobra, lecimy dalej. Vibo. Vibo Mood. Jest to puder transparentny z kolagenem morskim i on jest porównywany do tego Huda Beauty, zresztą widzicie nawet opakowanie jest zbliżone. Pachniał tak waniliowo. Tak, waniliowo. Spoko był, że tak powiem. Wiem, że to przez jakiś czas był hit internetu i w sumie mogę się pod tym zdecydowanie podpisać. Spoko, daję radę. Nie kupiłam następnego, bo testuję kolejne nowości. Jeśli chodzi o makijaż dalej, to tak, pamiętacie, może nie pamiętacie, może oglądaliście filmik z kremem BB marki ASOA z flamingiem. No i powiem Wam, że no niestety lipa. On jest ważny do sierpnia 2021 roku, a zobaczcie, co się tu stało. Nie wiem, czy się wyostrzy, czy nie. O, widzicie? No masakra, no spleśnią, po prostu tragedia. Ja wiem, że to jest naturalny produkt, ale mimo wszystko, no data ważności jest do sierpnia, także jeszcze powinien, że tak powiem, być zdatny, a niestety, no lipa. Także pod tym kątem, słuchajcie, nie był to tani produkt, a się spsuł. Także, no nie wiem, czy Wam polecam. Chyba nie, nie polecam tego produktu. Ja go za wiele nie użyłam, jak widzieliście, więc świadczy to o tym, że no, skoro nie sięgałam po niego najczęściej, to jednak nie był to idealny puder dla mnie, znaczy puder, podkład, właściwie krem BB, mimo wysokiego filtra, no to nie. Słabo, jestem zawiedziona. Dobra, dobra, dalej. Mam trochę tuszy. Między innymi z Benefitu Bad Girl Bank. I to był taki ze szczoteczką silikonową. I powiem Wam, że no to był tusz bomba. To był tusz bomba. I wiecie co? Myślę, że kupię sobie kolejny tusz, ale miniaturę również, ponieważ potrzebuję czegoś takiego na wyjazdy. Mówię, jakbym to wyjeżdżała, nie wiadomo jak często. No ale tak, bardzo mi się to podoba. I powiem Wam, że jeśli chodzi o te małe tusze, one tak szybko nie wysychają. Jakoś widzę taką zależność, na dłużej mi starczają. Także myślę, że będę inwestowała po raz kolejny właśnie w ten Ban Bank. Kolejna miłość moja z Estée Lauder. Już miałam i wersję dużą, i wersję małą, i co jakiś czas właśnie kupuję sobie tą małą, także gorąco Wam polecam. Fajnie wydłuża rzęsy, super, to są myślę, że moi dwaj ulubieńcy. A ten tusz odkryłam dzięki Ani, także Ania z czasów Akademika pozdrawiam. Ile pozdrowień w tym filmiku, zobaczycie. Także słuchajcie, słucham Was i, że tak powiem, jakby to powiedzieć, że tak powiem, jakby to powiedzieć, masło maślane. Ale tak, słucham i testuję rzeczy, które mi polecacie, także myślę, że fajnie. Lecimy dalej. Tusz z Avonu, 5 w 1 mascara Genius. Bardzo fajny, mam już kolejny. Testuję nowe kolorki, z których jestem mega zadowolona i też Wam go polecam, nie jest to jakiś drogi tusz. I myślę, że nie ma co przepłacać, także spoko, spoko daję radę. To chyba ten tusz a propos jest nawet ulubieńcem Maksineczki, także wiecie, wiecie. I kolejny tusz z Essence, Get Big Lashes Waterproof Mascara. Z Essence miałam już sporo tych tuszy i też dają radę naprawdę, jeśli chodzi o rzęsy. Rzęsy ja nie mam jakichś mega dużych wymagań. Ten tusz tam, nie wiem, zdyszkę kosztował i też jest spoko, fajny, daje efekt, nawet spektakularny, mogłam powiedzieć. Na necie znajdziecie dużo filmików z testami tych maskar przed i po malowaniu i myślę, że warto spróbować, dziewczyny. Możecie dostać te tusze na pewno w Hebe, nie wiem, czy w Rossmanie, pewna nie jestem.
Lecimy dalej. Korektor, widzicie, zmarnowany życiem już. To był mój ulubieniec Eveline. Ja wam go podlinkuję, bo do końca to ja już nie pamiętam, co to jest za korektor, ale bardzo fajny był, leciutka formuła. Ja, wiecie, nie mam jakichś tam mocnych zasinień pod oczami, także też nie potrzebuję jakiegoś intensywnego krycia. I wiecie co? Przez tą lekką formułę, no ja się czułam bardzo komfortowo, nie miałam takiego uczucia, wiecie, suchości pod okiem, także... tak, także spoko. Polecam go i myślę, że zaopatrzę się w kolejne opakowanie. Makijażowo to już wszystko i jeszcze chcę Wam pokazać, co Wam chcę pokazać? Jeszcze chcę Wam pokazać płyn do dezynfekcji rąk. Jak wiecie, no w ostatnim czasie dużo tego zużywamy i jednak te płyny, które walą, wiecie, alkoholem, takim spirytem albo nawet denaturatem, gdzie ręce potem się kleją, no to nie jest fajne. Jeśli mamy już używać tego sporo, no to fajnie, żeby to nie wysuszało jakoś mega rąk i żeby to no jednak przyjemnie pachniało, żeby chciało się te ręce dezynfekować. I słuchajcie, ja tutaj mam taką mini pojemność, możemy sobie wrzucić do torebki. Jest to produkt z marki The Body Shop, Coconut Hand, tak, Coconut tylko. Kokonat, także no, zapach kokosowy jest obłędny. Miałam grejpfrutowy, który po prostu też pachniał niesamowicie, także gorąco Wam polecam. Ja już tutaj mam o następny, już jak widzicie, połowa zużyta. I fajne są jeszcze żele. Czekajcie, The Body Shop, a te drugie. Boże, jak one się nazywały? Nie wiem, nie pamiętam. No. Dobra, nieważne, lecimy dalej. Kolejna rzecz, którą zużyłam, jest to specyfik na łuszczycę, Dajwobet, oczywiście na receptę, miliony monet kosztuje i to jest żel, który używam na czoło, głównie na czoło albo na tył głowy, jak już mnie strasznie swędzi, to staram się, tak wiecie, to użyć doraźnie, jak już mam straszny kryzys, nie radzę sobie. To jest, co mnie ratuje i staram się nie przyzwyczajać skóry tego, bo jak wiecie, jak steryt odstawicie, to wraca wszystko ze zdwojoną siłą, także tak. I mogę Wam pokazać jeszcze dwie rzeczy do domu, które również zużyłam. Płyn do podłóg Mr. Magic o zapachu... On wali? Nie. Kwiatów jakiś. Jakiś kwiatowy zapach. A bez, dziki bez, tak. Także gorąco Wam polecam, fajny zapach. Następny produkt do domu, jaki chciałam Wam zaprezentować, to płyn do płukania Cocolino i po prostu super są. Super są te płyny. Później ciuchy Wam tak pięknie pachną. No, mega, mega. Polecam Wam gorąco, spróbujcie sobie, a na pewno nie pożałujecie. Aha, jeszcze jedną rzecz tutaj znalazłam, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy. Produkt marki The Ordinary, niacyniamid 10% i chyba cynk 1%. Spoko, powiem Wam, że dawał sobie radę z moimi niedoskonałościami. Jeśli chodzi o blizny takie potrądzikowe, są znacznie płytsze. I jak nakładałam go wieczorem, w sensie na noc, wiecie, jak tego wcześniej nie stosowałam rano jak prosto po wstaniu, no to normalnie tutaj miałam, wiecie, tłuszcz, taki olej na twarzy, właśnie w strefie T, a to mi fajnie normalizowało cerę, także gorąco Wam polecam ten produkt, ja na pewno zaopatrzę się w kolejny. Wiem, że marka Makeup Revolution też prowadziła produkty z niacyniamidem i chyba jeszcze Eveline jakiś czas temu miało, nie wiem czy nadal ma, także sprawdźcie sobie, jeśli chodzi akurat o tą markę, ona nie jest jakaś, wiecie, wygórowana, jeśli chodzi o kwestie ceny. Także czy potrzebny Wam zamiennik, no to już sami ocencie, może po prostu będzie łatwiej dostępny, może ktoś woli pójść do drogerii, osobiście kupić produkt, no to wtedy ok, zamienniki są spoko, a jeśli wolicie zakupy na necie, to polecam Wam ten produkt gorąco. No i co kochani, na dzisiaj to wszystko. Dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć więcej filmików tego typu, czy dalej mam gromadzić puste opakowania, czy chcielibyście, żebym konkretny produkt dla Was przetestowała, także czekam na informacje w komentarzu na dole i będziemy kombinować. Pozdrawiam Was cieplutko, do następnego filmiku kochani, pa pa!